Witamy tam serdecznie, z tej strony kłania się Marek Pomała 777 wiedzy pantoflowej, którą jegomość Bron już wam ujawnił, skąd czerpaliśmy wiedzę. Właściwie to już wszystkie wyjawił swoje, ale to nie jest tematem nagrania, tematem jest nadchodzi specjalny dzień dla Ornitą. Fajerwerki, powrót skórek, wszystko co wiadomo. Standardowe na początku lipca Hornit odbędzie się m.in. wydarzenie. Co roku w Hornicie na początku lipca odbywa się podobne wydarzenie. Wszystko to związane jest z Dniem Niepodległości w USA. Do gry wracają charakterystyczne skórki, pojawiające się także fajerwerki, a w tym roku wróci mają także wybrane przedmioty. Przypominamy, że w tamtym roku do gry zawitał Kapitan Ameryka. Być może i w tym roku będzie podobnie, jeśli chodzi o sklep Epica, prawda? 4 lipca w Hornicie do gry prawdopodobnie zawitają fajerwerki. Być może pojawią się jakieś dodatkowe wyzwania związane właśnie z nimi. No i tutaj to zdjęcie, które będzie, czy widzicie, to ta postać, bardzo bym chciał tą po prawej stronie, jest dla mnie przesuper. Należy się spodziewać, że w sklepie pojawią się także skórki Introgiery posiadające dwa style oraz dodatkowy taniec wykonywany na koniec meczu przy wygranej. Więc jako tako tutaj ten taniec z tej wiedzy pantoflowej, przypominam, co ona mówi, nie zawsze się sprawdza albo może się sprawdzić. Więc proszę tu nie brać dosłownie tej wiedzy pantoflowej, a jako przypuszczenie, że się to wydarzy w Hornicie. Na pewno 4 lipca w USA się odbędzie, to jest 100% pewne, no nie? I to na pewno hucznie. Aby nie tak jak w Anglii, jakie są przecieki, aby to huczne otwarcie nie było takie jak jest w Anglii obecnie, i to tylko mówię nawiasem, ponieważ mam cichą nadzieję, że to do nas nie dotrze. Każdy prawdopodobnie już się domyśla, o co to chodzi. O tą rzecz, którą ja nie lubię wspominać, a w regulaminie live'u mam i uprzejmą prośbę, żeby tej nazwy, tego znaczenia nie wymawiać, czyli nie wywoływać wilka z lasu. Raczej nie należy się spodziewać darmowych przedmiotów, ale kto wie, może Epic przygotować coś specjalnego, za kiedy wspominają o dodatkowych przedmiotach w grze, czyli bronię etc., które ponoć mają zostać przywrócone na ten jeden dzień. Brakuje tutaj jednak jakichkolwiek konkretów, coś ma wrócić, ale nie wiadomo co. No i tak naprawdę oprócz gościa z fajerwerkami, malowania postaci, lotni jego i dwóch postaci w sumie, bo jedna jest tuż przed, druga jest po. I to mi się podoba. I tego gościa w zestawie bym chciał mieć, ponieważ mniej więcej ta druga postać wygląda tak co któryś mecz u mnie. No ale super. To by było chyba tyle, bo to co przeglądałem w Hornicie, to jest, mogę powiedzieć w skrócie i dam tylko nagłówek tematu, a powiem wam o co chodzi, bo tam się rozpisują. Mianowicie w jednych z rozgrywkach gracz o tym rzeczniku, jeżeli przetłumaczy się i podstawi za liczby
Tak, jest na numerze klawiszach. Jak były dawniej klawiszowe numery, czyli słuchawkę się podnosiło i wbijało numery, pod tymi numerami też były ukryte litery. No, wychodziła nazwa tego gracza, jakby to powiedzieć, urągająca, czy wyzywająca, czy przezywająca, właściwie ogółem mówiąc, niewłaściwa dla odbiorców w grze Fortnite. I pracownik Epica po prostu stwierdził, że usunie gościa z gry na pół roku. Co nie protestował, aczkolwiek inni gracze dostają na miesiąc, więc to jest to, ja mogę tylko dołożyć parę słów od siebie, jak ja zawsze proszę, kulturalny nick w grze nie boli, a niekulturalny skrzydeł nie dodaję, a wręcz może się spotkać przez Epic do zbanowania, więc ja bynajmniej nie zamierzam podsyłać Epicowi pomysłów, jeżeli takiego gracza u siebie zauważę na live'ie, aczkolwiek nie popieram nazw swojej postaci w grze, która wyzywa, przezywa lub też nakreśla bardzo naganną nastawienie, więc ja dziękuję za uwagę i zapraszam na live'y, które się nie odbyły. Mam nadzieję, że ten poniedziałek będzie dla mnie ok. Z uwagi na to, że po prostu no miałem problemy techniczne ze sprzętem i drobne piksele, no nie jestem w stanie do końca ujarzmić. Prawdopodobnie będę musiał bardziej ściąć jakość, bo to jest tylko widocznie w nagraniu, natomiast ja osobiście grając tą grę nie mam większych problemów niżeli net. Czyli jeżeli net zarywa, czy gubi, inaczej mówiąc, pakiety, no to wtedy moja postać czka, jak ja tam to mówię. A konkretnie, drodzy mili, teraz śledząc grę, która widzicie od początku, przestawiłem na przechwytywanie gry z konkretnego tematu w OBS-ie. OBS-a ściąłem do 30 klatek na sekundę. Grę również, co widzieliście na filmie w trakcie omawiania tematu z wiedzy pantoflowej, również zeszłem na 30 klatek i za wielkiej poprawy nie ma, ale nie, już nie jest takie mocno widoczne. Mini piksele na monitorze w lekko większym powiększeniu. Pomagał mi Hubcio, czyli jak na niego wołam wściekły szybki lub szybki i wściekły, ten przydomek do niego przygnął, ponieważ radzi sobie z zawodnikami nie najgorzej, a wręcz rewelacyjnie, można powiedzieć równi z Pronem. Natomiast tu widzicie, ja lubię latać na, że tak powiem, te bazy obcych, wyposażać się konkretnie też, jak zauważyliście, jeżeli jakiś, tak powiem, petent wskoczy na tą samą bazę, no to z tego ładnego działka daję pięknie mu popalić, jak i tym botom, robotom również, czyli wytworzonym przez grę. Co do pojazdów, pojazdy w tej grze na obecny czas naprawdę jeżdżą szybko, co pewnie się zauważyli. Do skrzynki podchodzę w skrycie i w gruncie rzeczy ja uwielbiam w Fortnite i bardzo się cieszę wtedy, kiedy koniec mapy jest w dość mocno zagęszczonym domkami miejscu. Tutaj już spoglądam, ile czasu mi zostało do końca meczu.
To takie w sumie też ryzyko, bo dla snajpera byłem niesamowitym kąskiem, co przyznam się szczerze, nagrywając ten moment meczu od początku. Przyznam się szczerze, że to było chyba piąte albo szóste podejście do rozgrywki i tutaj stężyłem ostry umysł. Ale wracając do pojazdu, kiedyś mawiałem, była mowa, że one będą się respić częściej lub odnawiać, kiedy założymy na pojazd owe koła na live'ie ostatnim, który był. No, nie udało mi się to z Plonem i z graczami, którzy bardzo sobie cenią za to, że ze mną grają ze mną. I zarazem przepraszam, jeżeli nagrywam, czy też kombinuję coś w OBS-ie, tak jak to było w zeszłym tygodniu, bo naprawdę było no, ciężko ustawić, żeby Fortek u mnie chodził tak jak trzeba. No, przynajmniej byłoby to znośne w oglądaniu. No to kurczę, blaszka. Teraz powiem Wam szczerze, że te pojazdy w tej rozgrywce jeden za drugim mi się trafiał. Z jednego wysiadałem, do drugiego wsiadałem. Czy też zostawiałem sobie tak jak w tym momencie na boku i próbowałem dobić, że tak powiem, wygranej większą sumę. No ale cóż, nie wyszło w punktacji, więc zrezygnowałem. W tym momencie podjeżdżam do Jegomościa, jednak bez lunetki. No ciężko ściągnąć gościa do parteru, czyli do pikseli, jak to woli. Bo ja wolę właśnie w grze w ten sposób się wyrażać, iż gracza w grze sprowadzam do pikseli. Widzimy nad moją głową, że istnieje zagrożenie w postaci dwóch postaci chodzących. Zaiste to jest jedna z nich, to będzie właściciel obiektu. No ale dobra, za dużo powiedziałem, za szybko. Ta baza tutaj na tej miejscówce naprawdę jest dobrze wyposażona, więc tak dla dwóch graczy jest ok. Dwóch, trzech no daje rady. Dla czterech to jest tak średnio najeżdża, ale udało mi się, nie będę zdradzał, odnaleźć miejsce, które było jako bodajże, jak dobrze zjarzyłem się w trakcie grania, zaliczane do punktacji zadań. Dobra, to co już zebrałem, to co chciałem. Oczywiście wszystko w fiolecie. Nie wziąłem sobie fioletowego włamanej broni, która robi potężne wyrwanie. I to jest właśnie ten klop. To jest ten klop i zaliczone zadanie gościa rozszechranego. Nawet się nie spodziewałem, że wchodząc do szaletu zaliczę jego zadanie. Świetnie to zmanewrowali Epic w Fortnite, więc ja się cieszę właśnie z takich zagadnień. No, normalnie te opisy do zadań no, moim skromnym zdaniem nie są przystępnym językiem opisane. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Może dlatego też dobrze jest, jak któryś z YouTuberów omawia takie sytuacje. Ja postanowiłem właśnie między innymi dokończyć bez swojej, że tak powiem, szacownej facjaty w lewej stronie, ale spoko, wuje go ko, nadrobimy na live. I tu widzimy te delikatne zamazy całości obrazu. W szczególności, kiedy moja postać robi energiczne ruchy, to, no to widać po prostu. Ale to są naprawdę o trzy nieba lepiej, niżeli było w ostatnim materiale. Bo w ostatnim materiale to było widać takie prostokąty.
na cutscence, co mi się strasznie nie podobało i założę się o stówę, czyli 100 paru dolców, że każdy to zauważył. Natomiast dziękuję za miłe odebranie i nie po prostu krzyczenie bleble, niedobrze, nieładnie i tym podobne. Dziękuję za wyrozumiałość widzom. Jestem mega wam wdzięczny za to, że no, staracie się po prostu docenić mnie i wiecie, że mój sprzęt nie jest bardzo wysokiej półki. A więc dziękuję bardzo wam, kochani widzowie, za tą rzecz, ulgę w obrazie i nie krzyczenie, że obraz B i nieładny. Natomiast to już jest praktycznie pod koniec meczu. Jak zauważyliście, staram się zbierać wszystko, co przynosi punkty, co każde złoto praktycznie, co, które bym mógł kupić. Ulepszenie do broni. No i to ktoś już kiedyś się pytał, czy ludzie się rozłamali, czy nie wyszło mi stalowa ekipa. Stalowa ekipa jest i była i będzie. Względy czasowe, czyli jeżeli ktoś ma co jakieś sprawy do wykonania, no to z automatu nie będzie siedział ze mną, grał na live, bo to chyba jest proste i zrozumiałe. Aczkolwiek chyba nie dla każdego, bo ktoś się zapytał, jak tam z ekipą, że nie wyszło, że o, ja będę narzekał. Nie, wyszło. Ludzie się ze mną świetnie bawią, chętnie grają, aczkolwiek nie uważam się, nie uważałem się nigdy za prosa. Na jedynki nigdy nie wskakuję. Kreatywu grać nie będę. Chyba, że dla widzów będzie kreatyw stworzony prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo po prostu jest jak jest, prawda? Gdzie gra wyrabia, tam się opóźnia i z tego, co ostatnio się pytałem Frona, to ten kreatyw no, nie został do końca poprawiony, aczkolwiek jeżeli teraz jest ten, że tak powiem, szał na kreatyw, to mam nadzieję, że to zostało poprawione i jeżeli poproszę ładnie Frona, aby stworzył dla ludzi kochających kreatyw stronę, znaczy stronę, pole, mapę, jak to woli, to myślę, że się to uda opracować i to jemu będzie duże brawa dla niego, jak stworzy. Teraz są wakacje, więc luzik, naprawdę. Teraz nie będziemy co przypominać o szkole. Mam nadzieję, że wszyscy widzowie, jak i gracze, którzy uczęszczali do szkoły, pozytywnie rok szkolny zakończyli, za co mega wam gratuluję ukończenia swojego roku szkolnego pozytywnie. Natomiast rok szkolny z wami, no był super. Tam zdarzało się jakieś tam niedomówienia, czy też jakieś zgrzyty, no ale to jest normalne, to jest życie, to jest gra, to jest zabawa i nie wszystko się ludziom w moim wydaniu wszystkim musi podobać. Jednym się może, drugim nie musi. Nikogo, że tak powiem, nie trzymam kurczowo w ekipie, chce, przychodzi, gra, wie, że jest, że chętnie go, że tak powiem, dołączę. Co nie znaczy, że jeżeli nowy gracz by chciał dojść do ekipy jako stały gracz, to ja nie widzę najmniejszego problemu. Oczywiście jest to bezlimitowa suma, i tu już mamy końcówkę meczu, gdzie o to, co już wspominałem. Ja uwielbiam, kiedy po prostu koniec rozgrywki, czyli pole do grania jest w obiektach. Tutaj już widzimy, że gościu wszedł na dach. No wiadomo, jak jesteś wysoko, możesz ładnie przeciwnika zaskoczyć. Ja tutaj umyślnie chodziłem
chodziłem i będę chodził po kuckach. Ja oczywiście osobiście nie uważam to, co się wydarzy, za gracza, widzimy, leczy się botowego, jak to niektórzy mawiają, że więcej botów niż graczy na oddziałach. Nie sądzę. Nie sądzę, bo jegomość nawet mnie trafił, co było przyćwieczką. Widać, tu zbiera matce na obudowanie się i nie daje mu prawie że czasu na to, żeby mnie ściągnął do pikseli. On też próbuje chować się, bo już nie ma wyboru, jakby się obudował. No i wygrana. Wygrana słusznie. Dziękuję wam za uwagę. Na ten moment ślicznie dziękuję i zapraszam ponownie. Kłania się Marek Puma 77.